Druga z metod odszukania automatu, a więc odszukania automatu metodą sięgnięcia za głowę. Czasami tak się zdarza, że automat ląduje za głową, a nie za ramieniem. I teraz nauczymy się tej czynności. Bierzemy wdech, automat, puszczamy bąbelki, oczywiście automat, specjalnie zarzucamy sobie gdzieś za głowę. Następnie podnosimy butlę. Podnosimy ją, żeby łatwiej było nam sięgnąć do zaworu pierwszego stopnia, ponieważ po zaworze pierwszego stopnia ja będę chciał sięgać do tego węża. I właśnie dzięki podniesieniu butli ja znajduję pierwszy stopień, znajduję wąż, który zaprowadzi mnie do puszki drugiego stopnia mojego regulatora. Oczyszczenie dowolną metodą, wydmuchnięciem lub bypassem i wracam do normalnej czynności realizacji mojego nurkowania.